dzień dobry, witam wszystkich, kłaniam się nisko i zapraszam na moje małe widowisko. Cześć wszystkim w kolejnym odcinku Mieszczucha na roli. Kochani, oczywiście wschodnia dolina, sezony, tutaj nie ma srania po krzokach, tu jest tylko poważna farmerka, słuchajcie. No, witam was, witam w 8 dniu roku, tutaj według gry, czyli tak dokładnie to drugi dzień późnej wiosny. Niedawno dopiero tutaj sobie wstałem i właściwie i w grze, i w realu, no wstałem jakieś pół godziny temu, słuchajcie, jeszcze może mogę troszeczkę nie kontaktować, no ale tak to teraz u mnie jest ostatnio w życiu, że no niestety trzeba tutaj nagrywać pod presją czasu i ogólnie działać. Uznałem, że dawno nie było znowu tego Mieszczucha, więc trzeba by było sobie coś tam pochytać, pograć tutaj. Wyszedłem sobie zrobić przeglądy pól, te, których jeszcze nie opryskałem, bo kilka pól, właściwie wszystkie pola oprócz tego, pola numer 96, nie opryskałem jeszcze herbicydami, dlatego właśnie dzisiaj się tym zajmiemy. Ja tutaj sobie już podjechałem ciągniczkiem, ciągniczek gotowy. No i będzie test tych ścieżek technologicznych. Powiem wam, kochani, tak, na podstawie tego, co tutaj już oczywiście wiem, co się zdążyłem zorientować, no to te ścieżki technologiczne robione w taki, a nie inny sposób przez mój siewnik, no to to nie jest to samo, co robił ProSeed w FS17, no słuchajcie. A nie wiem, czy będę używał tych ścieżek potem w przyszłości. Przede wszystkim zobaczcie na szerokość tych ścieżek. No one są spokojnie na zwykłe, normalne opony. Tutaj nie byłoby problemu wjechać ciągnikiem z szerokimi oponami, no nie z szerokimi, ale ze normalnymi takimi standardowej szerokości oponami. Rozłożymy sobie tutaj ten opryskiwacz. Chyba że po prostu następnym razem jeszcze, w kolejnym sezonie, kiedy będę robił zasiewy, albo nawet po żniwach na zasiewy o zimę, bo w oziminy też oczywiście będę sobie tutaj próbował iść. Teraz tylko nie za nisko, bo tam to ramię jest blisko gleby. Ok, dobra, będzie chyba w porządku. No to najwyżej sobie jeszcze tam wtedy coś tutaj poprawię, prawda? Coś tutaj sobie jeszcze inaczej te ścieżki rozplanuję. Mam już tam mniej więcej, wiem, jakby to mogło być. No ale cóż, no przede wszystkim troszeczkę mnie, no, a czy najbardziej mnie tutaj, że tak powiem, dotyka i zauważalnie przeszkadza szerokość tej ścieżki, nie? Bo to tak wygląda z zewnątrz, o. W ten sposób to wygląda z zewnątrz, tu na spokojnie bym mógł sobie objechać. No i tak widzę, że tutaj, nie wiem, czy to po prostu wiatr spowodował, że tak na te ścieżki jednak nachodzą te wschody, no tak, o, tutaj na przykład, chociaż tutaj akurat jest taki przejazd właśnie, czy to będzie dobre na szerokość, sprawdźmy, bo tutaj właśnie na tych polach z tymi ścieżkami to są takie rzeczy, że właśnie tutaj trzeba patrzeć, uważać, składać, rozkładać opryskiwacz i o, tak, właśnie tak, teraz trzeba tutaj... O, ja tutaj leję strasznie dużo, teraz tego marnuję, wręcz tego herbicydu, dobra. Ok, wyjedziemy tak. Wycofamy się troszeczkę. Trzeba będzie złożyć to na początku, teraz. No, bo tak to jest, przeszkody na polach i tak dalej. Mi się to podoba, ja tam lubię, ja nie mam nic przeciwko przeszkód na polach. No, nawet trochę krzywo wyjechałem za... obok tej ścieżki, no ale cóż, tak to jest. Może ktoś z was bardziej się orientuje, jak w przypadku takiego konkretnego pola radzić sobie z tymi ścieżkami, to oczywiście za każdą radę będę wdzięczny. No kochani, dobra, słuchajcie, znów mi się nazbierało troszeczkę pogadanki dla was, troszeczkę jakichś informacji. Dla niektórych szokiem i niedowierzaniem była zmiana mapy na kampanii BBSJ. U mnie nadal sąsiedzi, u wujcia już Rancho. Ja zostawiłem, słuchajcie, nazwę sąsiedzi, żeby już tutaj nie kombinować, już tu Mieszczucha przerzuciłem na singla z powrotem, tutaj są sąsiedzi z BBSJ, więc niech to już tak zostanie, jak tak jest, nie ma problemu. Moment, ja tutaj chciałem sobie wycofać po prostu do tego tutaj boku, no ale Jak to pykło, tak to pykło. Moment, tu się wyprostujemy i powinno być łatwiej. No opryskaj. No i nie będzie łatwiej, bo ja tutaj mam te drzewka jeszcze raz. No nic, no z rana to człowiek lami. No nie tylko z rana, no okej, niech będzie. Dobra, teraz się tutaj rozłożymy. Ten opryskiwacz, słuchajcie, ma 28 metrów, o ile mnie pamięć nie myli, a może mnie mylić, tak to ze mną bywa. Ale dobra, tu się ustawimy. No i tak właśnie z tego tytułu, tak tutaj mi z tymi ścieżkami troszeczkę nie pykło. No tak jak mówię, przede wszystkim ta szerokość ścieżek jest troszeczkę nie ta. Dobra, zobaczmy ten opryskiwacz, ja sobie przypomnę. 30 metrów, czyli mam 3 metry zakładki, w razie czego. No, musiałem iść na taki mniej więcej kompromis, no bo opryskiwaczy samojezdnych ja na dzień dzisiejszy jeszcze nie chcę. No i już tutaj, proszę, się zawinąłem pięknie, elegancko. Nie no, tak to nie zadziała. Tak to, słuchajcie, nie zadziała. Trzeba to zrobić po prostu normalnie, inaczej. Dobra, zacznę już teraz normalnie od tej ścieżki tutaj. To jest jedyna, to była jedyna przeszkoda na tym polu, więc pojedziemy sobie w ten sposób. Wiecie co, mi się ścieżki strasznie podobają na polach normalnie i ja dlatego tak właśnie miałem parcie na to, żeby te ścieżki sobie w farmingu też zrobić. Oj, moment, muszę kota wypuścić chyba z pokoju, bo domaga się swoich praw. Za momencik wracam. Tak, no dobrze, kot wypuszczony. No i na czym to ja mówiłem, na czym to ja stanęło? Aha, że te ścieżki właśnie tak za szerokie, niepraktyczne jak dla mnie tutaj na tej mapce póki co. No ale nic, dobra, nie ma co marudzić. Są jakie są. Można spokojnie robić oprysk z kamery wewnętrznej. Tu przy okazji właśnie bym chciał zwrócić Waszą uwagę na tego Fenda. Jeżeli ktoś go tam jeszcze nie wyhaczył nigdzie, no to zwróćcie uwagę na rozdzielczość tekstur. Nie wiem, jak to na YouTubie będzie widać, ale u mnie tak, ja widzę, że na tym dywaniku jest jakiś kurz, są jakieś pyłki, jakieś okruszki. Ogólnie napis Fenda na kierownicy jest wyraźniejszy niż w innych. Cała ta konsola za kierownicą jest wyraźniejsza. Wszystko jest tutaj właściwie bardzo wyraźne, to mi się bardzo podoba. I pod sufitka tak samo tekstura. Polecam. Są dwa takie Fendy. Ja jak nie zapomnę, to podlinkuję Wam w opisie. No a jak zapomnę, no to ja wiem, że zaraz się ktoś z Was upomni o te linki. Słuchajcie, a propos właśnie linków, wykorzystam trochę dzisiaj Mieszczucha, serię Mieszczucha na takiego mini vloga informacyjnego, a to w związku z tym, że... Moment, czy ja tutaj się nie zawinę? Nie zawinąłem, pięknie. W związku z tym, że słuchajcie, no nie mamy naszych modyfikacji udostępnionych publicznie z dedyka, z serii BBSJ, a to z racji tego, to już było wspomniane, ale ja powtórzę, bo to czasami różnie to dociera, z racji tego, że edytowaliśmy sobie na własny użytek modyfikacje tych silosów MF Shedpack, aby przyjmowały multifruit. No oprócz tego multifruit, no to tam może przyjmować to wszystko i słuchajcie, sprawa jest taka, że ja właśnie pracuję, zapowiedziałem na wpisie na społeczności, że pracuję nad blogiem, na którym będą po prostu linki do stron, z których pobrałem, przy czym no ja tak powtarzam zawsze, ja się staram, aby strony, z których pobieram, same miały oryginalne linki, bo to nie jest tak, że ja wrzucę Wam bezpośredni link, to nie o to chodzi zupełnie, że Wam wrzucę bezpośredni link czy coś takiego do tego, a źle, miałem tutaj po prostu zakręcić i nic poza tym. Dobra, to jeszcze raz włączymy tutaj to. Chodzi o to, że ja po prostu używając stron takich jak no LS Portal, czy tam jest moc, czy coś innego, no to mi po prostu zawsze... Ojojoj, płotek, może wyżej się da? Nie, nie da się wyżej. Chyba, że cały się da podnieść, nie da się. Ale przejeżdżam już, ok. Czy LS Portal, czy cokolwiek, kurde, innego. Więc trzeba się troszeczkę zwinąć tutaj. Nie ma wyjścia. Teraz się jeszcze raz rozłożę. No i takie to są manewry, słuchajcie, gdybym nie miał tych ścieżek, a po prostu jechał szerokością pola, to już bym to miał dawno pokończone, nie? Takie ułatwienie z tymi ścieżkami w farmingu, tutaj przynajmniej. teraz ich nie widzę kompletnie. Tutaj jest ścieżka. No i widzicie, na ścieżce powyrastały, zaczął wschodzić jęczmień. Także no nic nie szkodzi. No, także może to troszeczkę potrwać z tymi linkami. Część już mam, to znaczy linki mam właściwie już zebrane. Ja to teraz chcę poukładać tylko czytelnie, ładnie, z miniaturkami jakimiś. Wiecie, żeby tam było wiadomo, co to jest. Także będziemy tutaj sobie w ten sposób działać. Mody z Mieszczucha również w drugiej kolejności. Ale będą mody z Mieszczucha, także tutaj też spokojna wasza poczochrana. Nic złego się tutaj nie stanie. Oj, troszeczkę przekroczyłem ścieżkę. No bo tak tutaj średnio te ścieżki właśnie widzę. W ProSeedzie można było ustawić sobie tam szerokość tej ścieżki według szerokości opony, no ale mamy to, co mamy, no nic, dobra. Mieszane uczucia budzi w każdym razie póki co ten mod. To, że tam sobie źle pojeżdżę po tych ścieżkach, albo źle je zrobiłem ogólnie, to tam jest jedno, ale jest tak ogólnie jakoś dziwnie, kurczę, słuchajcie. No, także no, pielęgnacja pełną parą, słuchajcie, pielęgnacja pełną parą. A co do jeszcze bloga, wybaczcie, że ja tak skaczę, ale ja po prostu staram się nie zapomnieć o tym wszystkim, co chcę wam powiedzieć, i tak sobie skaczę z tymi tematami. Co do bloga, no to on będzie takim prościutkim blogiem na razie, z samymi linkami. Zobaczę, jak mi się zachce, jak będzie mi się chciało i będzie taka potrzeba, no to ja sobie tutaj oczywiście tego bloga dodatkowo jeszcze wzbogacę go sobie o jakieś dodatkowe treści, modyfikacje do ETS-a. Planuję też zrobić coś takiego, że najciekawsze jakieś modyfikacje doczekają się też jakichś takich krótkich recenzji, opisów, nie? Takich sensowniejszych. No i może troszeczkę poradników też tam będzie miało swoje miejsce. No ja tutaj w dalszym ciągu nie opanowałem jeszcze tego GPS-a, to znaczy no nawet nie użyłem tego GPS-a. Miałem to zrobić przy zasiewach, no ale kurde, zapomniało mi się, no zapomniało mnie się to, ale zależy mi na tej modyfikacji. Jest ona jedną z najwyżej ocenianych modyfikacji skryptowych. Także no, jest bajer, nie powiem, jest bajer. Dobra, i tutaj to już wszystko właściwie. Aha, jeszcze, nie, to z tamtej strony pola jeszcze trzeba będzie objechać. Dobrze, tutaj sobie wjadę do końca. Okej, tak. No i teraz tak sobie myślę, co by to było, gdybym ja robił, gdybym miał jeszcze mniejszy opryskiwacz typu jakiś, ale taki, wiecie, naprawdę mały, w stylu jakiś Krukowiak czy Biarcki. To bym miał tyle tych ścieżek na tą szerokość, że ja bym praktycznie plonów nie miał. Tak sobie teraz myślę, patrząc na to, jak te ścieżki są szerokie. Także no tak nie bardzo to ten ogromny siewnik do małych tych opryskiwaczy z tego Horscha. No ten Horsch nie jest taki ogromny znowu w sumie, bo mamy na sąsiadach z paczki Horschpack, z tej paczki tego DLC, powiedzmy. No to tam jest ten Evo 12-metrowy i jeden jeszcze większy, nie? Więc no. No ale jak na tutaj, że tak powiem, możliwości lubelskiej, no to jest dosyć spory sprzęt, tak czy siak. No. Kochani, słuchajcie, jeszcze jedno takie ogłoszenie. Ostatnio tutaj takie ogłoszenie, że tak powiem, solidarności między twórcami. Słuchajcie, ostatnio bardzo przykra sytuacja spotkała Mućka. Kojarzycie Mućka, mamy też wspólnych widzów z Mućkiem przecież. Mućkowi włamał się na konto jakiś typek albo jakaś organizacja, cholera wie, o co tutaj chodzi. W każdym razie na konto Mućka YouTube'owe był włam i zaczęli po prostu usuwać jego filmy. Tak, ja już mówię w telegraficznym skrócie, bo to, co tam się działo z tym kontem, to tam Muciek wszystko relacjonował. No ale tak w telegraficznym skrócie tutaj mówię. Zaczął facet tam, czy ta grupa ludzi, bo to cholera wie tak naprawdę, czy stoi za tym pojedyncza persona, czy może nie. Zaczął facet strasznie Strasznie, jejku, no usuwać wszystkie filmy, to znaczy najpierw tam zaczął wrzucać jakieś swoje, potem zaczął wyłączać komentarze, bo oczywiście społeczność ruszyła do akcji. Następnie zniknęły już wszystkie filmy, zmieniła się nazwa kanału i miniaturka i właściwie ten pierwotny kanał Mućka kompletnie nie istnieje. Muciek tutaj zdecydował się założyć nowy kanał, w sumie słusznie, choć powiem szczerze, że gdyby mnie coś takiego spotkało, to ja już bym sobie YouTube'a darował. Już bym się w YouTube'a nie bawił. Już bym raczej tutaj sobie dał siana. No ale nie wiem, no mam nadzieję, że ta moja moje dwuetapowe zabezpieczenie konta raczej jest stosownym i solidnym utrudnieniem dla wszelakich jakichś tam, powiedzmy, złych ludzi, którzy nie szanują i chcą kraść i niszczyć czyjąś pracę przede wszystkim. Także słuchajcie, Muciek założył nowy kanał. Ja wam tutaj dam linka do tego kanału. Wybaczcie, ja jestem trochę przeziębiony i muszę troszeczkę sobie dzisiaj posmarkać. Myślałem, że będzie już lepiej, no ale masakra, słuchajcie, leci mi z zatok. Ja już tutaj po prostu czułem, jak się topię powoli w tych smarkach. Wybaczcie mi to, no ale zależało mi na tym, żeby nagrać materiał, bo wcześniej tam było różnie z czasem w związku z pracą, teraz nagle przeziębienie i ja mówię, no ja nie mam kiedy już naprawdę przez to wszystko, kiedy ja mam to nagrać. No, a wracając do Mućka, no to w opisie do filmu macie link do jego nowego kanału, świeżo założonego. Oczywiście Muciek tutaj walczył, to znaczy zgłosił sprawę do supportu YouTube. Tam coś tam niby ogarniali, ale coś tak nie do końca, nie wiedzieli, nie wiem, czy co z tym zrobić, czy po prostu uznali, że kanał na tyle mały, no to po co mu pomagać, bo się nie opłaca, bo i tak dla YouTube'a zysków nie przynosi i tak dalej, i tak dalej. Wiecie jak to jest w korpo, no a przecież Google to jest ogromne korpo, także no różnie to mogło być przecież, nie? No, także zapraszam, jakby ktoś jeszcze, oj, troszeczkę mi się tutaj zdecentrował, o, tak jest. Jakby ktoś jeszcze tutaj o nowym kanale Mućka nie słyszał albo nie zna nawet sprawy, no to zapraszam na nowy kanał Mućka. Tam Muciek powiedział, że jeżeli uda mu się odzyskać część filmów z kanału, jeżeli uda mu się odzyskać chociaż no, jakiś tam dostęp do tego kanału, no to i tak na tamten kanał chyba już nie wróci, tylko, jeżeli go dobrze zrozumiałem, tylko po prostu najcenniejsze filmy, czyli jakieś poradniki, funny moments sobie pobierze, wrzuci na nowy kanał i tam wszystko już po prostu pokasuje. Ha! A tutaj się dzieją jakieś cuda. I ja chyba wiem, z czym to będzie związane. Ostatnio Anton, pozdrawiam Cię Anton w ogóle, jeżeli to też oglądasz, jeżeli ten odcinek również oglądasz. Ja tutaj widzę, że tu jest problem z tą trawą, którą obsiałem na czwórce. Ona niby kiełkuje cały czas. Ona tu sobie niby kiełkuje. No jest zero, no. Wzrostu. No nieciekawie. I nie chcę wykiełkować. Kiełkuje i wykiełkować nie chcę, no a trawa ma, że tak powiem, dużo. No właśnie, no. Trawa ma tutaj bardzo łatwe warunki. Tylko tak, właśnie, ja tutaj, wiecie, zmieniłem geo. Najpierw zmieniłem geo na niemieckie, potem, zaraz tuż przed nagraniem odcinka zauważyłem, że właśnie Anton wydał na ModHubie geo polskie i zainstalowałem to wrzuciłem to geo polskie. Geo polskie. Ach no, wieś po prostu z człowieka nigdy nie wyjdzie, nie? Człowiek może ze wsi, ale wieś z człowieka nie. No, ale Bytom z człowieka, nie, człowiek z Bytomia wyjedzie, ale Bytom z człowieka już nie, dobra, mniejsza z tym. No i to mogło namieszać troszeczkę, bo ja nie wziąłem pod uwagę właśnie tej rzeczy, chociaż się jej obawiałem, że żeby przy zmianie geo traktować to jak zmianę długości sezonu, w trakcie sezonów, nie? Czyli no tutaj mogę mieć różne problemy, no zobaczymy jak, jak cała reszta tam zacznie mi rosnąć. Jak to wszystko zacznie tam kiełkować po prostu, no bo to też różnie z tym bywa. No zobaczymy. Najwyżej będę miał bardzo stratny pierwszy rok. Ja tutaj nic, żadnych zabiegów w plikach robić nie zamierzam. Chcę zagrać ten sezon po prostu cały. Bez żadnych tam przerw, bez żadnego pomijania, przyspieszania, czegokolwiek. Chcę to sobie zagrać, rozegrać normalnie, tak prawidłnie, jak to powinno być. Zobaczymy, co się będzie działo po prostu. No, jeżeli coś się będzie działo, no to trudno, od następnego sezonu już będzie lepiej. Chociaż tam widziałem, że pszenice, słuchajcie, pszenice i jęczmień to tam raczej ładnie się zachowują. Zresztą chyba, nie wiem, czy jęczmień przypadkiem nie był obsiewany już po zmianie geo, więc no zobaczymy, jak to tam będzie. Teraz to już sobie nie przypomnę tego. Także no tragedii w każdym razie nie ma. Ja sobie tutaj umyję tą maszynkę, bo zauważyłem, że tutaj na sezonach, nie wiem, czy to jest kwestia tego, czy to jest kwestia zaktualizowanej modyfikacji na realne brudzenie, czy właśnie kwestia sezonów, ale maszynki się brudzą faktycznie, tak jak jest wiosna, w polach jest wilgoć, jakieś błoto po deszczach, no to te maszyny się brudzą szybciej. Także no, także jest to fajnie zrobione, mi się to podoba, mi to odpowiada. Dobrze jest. Okej. Odstawię sobie opryskiwacz. Opryskiwacz to ja sobie może odstawię w przejezdnej. Zawsze to potem łatwiej jest manewrować. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o opryski na chwasty, no to ja już mam tutaj wszystko. Teraz zerkniemy jeszcze tylko na stan pól, bo sezony tutaj, nie wiem, czy tutaj zauważyliście, kto nie gra, a tylko mi obserwuje te sezony u mnie, czy u kogoś innego też, ale nie gra sam na sezonach, albo nawet może kto gra, to może pewnych rzeczy nie zauważył, ale są tutaj ciekawostki takie jak to, że sezony dodały dodatkowe stadium nawożenia. Tu już nie ma dwóch stadiów, jak było w podstawce FS19, są 3 stadia nawożenia, czyli właściwie tak jak było w farmingu wcześniejszym i nie wiem, czy w 15 też tak nie było, no tego to już nie pamiętam. Także no, jest ciekawie i ja sobie zaraz to tutaj właśnie sprawdzę i po prostu polecę sobie rozsiać jeszcze nawóz, no ale to już nie w dzisiejszym odcinku, ja to zrobię może między odcinkami, może na live streamie, może coś się postreamuje. Słuchajcie, no ja pracuję niestety w takich godzinach, ja bardzo na przykład Gitiemu zazdroszczę, że on jakoś tak pracuje chyba rano najczęściej, albo nie wiem, mam takie wrażenie może, że on, a czy on ogólnie może pracuje, ma ranne zmiany i dzięki temu Giti może streamować sobie popołudniami i jest na bieżąco z eventami i tak dalej. Ja to strasznie tego zazdroszczę, bo ja mam niby nocki, ale to jednak nocka to jest, wiecie, to jest inaczej. To człowiek po nocce jest specyficzny, jest w specyficznym stanie i tak to wygląda, nie? A przed samą nocką, no to już najlepiej to jest się zdrzemnąć zamiast coś robić. I zobaczcie, skład gleby mamy tutaj. 3 stopnie nawożenia, 1 już jest w pełni nawieziona, tutaj 4, czyli moja trawa, no nie wiem, może to spryskać czymś, no ale nie wiem, czy pryskanie tutaj cokolwiek da z tą trawą, bo jeżeli tutaj geo namieszało i to jest nieodwracalne, no to to jest nieodwracalne, no co tutaj dużo mówić. Tak, także tutaj mamy 1 stopień nawożenia, tu trzeba będzie 2 razy jeszcze ponawozić to pole, 132, 196 tylko raz, 34 2 razy, nie, 34 tylko raz i 35 jest już w pełni. A to dlatego, że tutaj były po prostu jakieś ziemniaki czy buraki i one przy orce zadziałały jak poplon. Tutaj mamy dokładnie tą samą sytuację, tutaj na obu polach były ziemniaki, o ile pamiętam. Także no tak to jest, tak to wygląda na ten moment u mnie. No jestem ciekaw, jak to będzie. Czekam właśnie na... To jest późna wiosna. A no tak, początek lata przede mną. Zobaczymy, może w lato jakieś będą letnie deszczyki, to coś tam popada jeszcze, jakiś deszczyk. Także no, na dzień dzisiejszy, ten 8 dzień późnej wiosny, znaczy 2 dzień późnej wiosny, 8 dzień tutaj w sezonach, ja na ten moment tutaj nie bardzo mam na moich polach teraz, no czekanie, kontrolowanie, obserwowanie jest na pewno, ale słuchajcie, do łask jak dla mnie na sezonach wracają jak najbardziej co? Kontrakty. Ja sobie teraz wytargam jeden kontrakt i zaraz tam oczywiście sobie dalej pogadamy na jakiś temat, tylko ja sobie tutaj coś wybiorę, bo słuchajcie, no kwoty są śmieszne, no ale zawsze to jest coś. Słuchajcie, ostatnio mi się zwróciły nasiona, więc robiłem między odcinkami 3 kontrakty albo 4, głównie z orki kultywatorowania. Nie wiem, jak tutaj AI sobie radzi z tymi sezonami, bo ja tutaj widzę w większości jest orka i zasiewy. No niby z zasiewów coś tam powinno jeszcze wyrosnąć, prawda? No ale wiecie, jak to jest. Ja sobie skorzystam z tego, że tutaj są tak troszeczkę zacofani ci moi pracownicy. Ja bym sobie zrobił jakąś orkę. Weźmiemy sobie pole 60. Pole 60 jest jest tutaj. Tu jest pole 60 i ja sobie wezmę ten kontrakt. To jest na mały pług dosyć, dlatego ja wykorzystam to, że mam większy i sobie pojadę, oczywiście, że moimi maszynami jak najbardziej. Przyjmujemy ten kontrakt na pole numer 60. Weźmiemy jąderka, podniesiemy obciążnik. Właśnie tak, zastosowałem się do waszych rad, aby opuszczać obciążnik, żeby nie męczyć siłowników. Tak, tutaj pozdrawiam co po niektórych, którzy mi to tutaj ładnie doradzali. Bardzo ładnie, bardzo się tak troszczą o jakość symulacji w tej serii u mnie. Tak, symulacja, ja to zawsze powtarzam, symulacja fajna rzecz, ale i tak wszyscy ją traktują wybiórczo. Wszyscy z tą symulacją, tak niby, wiecie, parcie na symulację, sratatata, a tutaj i tak wychodzi na to, że symulację traktujemy wybiórczo, nie? Bo każdy gdzieś tutaj szuka mimo wszystko, żeby iść na łatwiznę. Ale nie, no, ale symulacja, no, także... Oczywiście ja tutaj nie mówię tego z zarzutem, tylko tak serdeczniej, powiedzmy, no. Także widzicie, jak to jest. No, słuchajcie, ja też na mapie Goliszew... No, zresztą... Przyjdzie czas na sąsiadów, to będziecie wszystko wiedzieć. Wszystko wiedzieć. Ostatnio było poruszenie na... Znaczy poruszenie, no... Właściwie to prawie zerowe poruszenie, bo tylko jedna osoba się zainteresowała tym, o co chodzi z tym komornikiem. bo napisałem, że na Goliszewie mnie odwiedził komornik. No zobaczycie, o co chodzi z tym komornikiem. Zobaczycie, no. Takie tam... Powiem wam, no delikatne podśmiechujki sobie zrobiłem z siebie. I ja to wszystko oczywiście na Goliszewie wytłumaczę. Oczywiście mam rękę na pulsie, jeżeli chodzi o gości. Tylko, że tak jak mówię, widzicie, ja teraz nagrywam godzina 11. No, mało kto z gości tutaj moich, którzy jeszcze się tam uczą czy coś, a teraz jeszcze studenci zaczęli rok akademicki, o takiej godzinie jest w stanie ze mną nagrać. Ewentualnie zostaje na popołudniówkach 23, jak to mówiłem, nie? No ale to też już różnie bywa, chociaż wiem, że na 23, ogólnie na późne popołudnie, wieczór, późne popołudnie, Jezu, późny wieczór, były chętne osoby, żeby nagrywać i że to jest fajna godzina do nagrywania. Ja też tak uważam, to jest fajna godzina do nagrywania, tylko ostatnio mam awarię drzwi w pokoju, jeszcze ich nie naprawiłem i one są tak nie do końca zamknięte i kiedy nagrywam teraz w nocy, no to zdarza się, że tutaj budzę domowników, nie? Więc no też takie dodatkowe kłody pod nogami mam, no ale nic nie szkodzi, jakoś to przecież opanujemy, jak nie my to kto, Także no tutaj ja się będę starał z całych sił oczywiście, chociaż niewykluczone, że pierwszy, no kolejny odcinek sąsiadów teraz po wizycie komornika na Goliszewie będzie jeszcze bez gości, żeby zrobić taki mini film informacyjny. Zresztą tam, no nie będę mówił, o co mi teraz chodzi po głowie, bo kurde, bo zdradzę się w tym momencie z tym, nie? Z tym, co tam się że tak powiem brzydko, odjebało po prostu. Dobra, ja tutaj wjadę w to pole. O, tutaj też jest jakiś kartofelek. Jak tutaj ten pług jest odwrócony, źle jest odwrócony. Trzeba go obrócić normalnie. Obrócimy go normalnie, oczywiście tutaj poprzeczniaka jakiegoś zrobimy przy okazji. Źle, no bardzo źle, dobrze był odwrócony. Ach, Sharpie, ale ty to umiesz polamić. Dobra, to zrobimy tak. Nie mogę go stąd złożyć. Zacznę po prostu od innej krawędzi pola i tyle, no. Bo to pole tak tutaj, ono tam ma taki zakręt jakby, coś w tym stylu, więc tu nie będzie problemu zacząć od tej części pola, o, po prostu, dobra. Nie powinno być najmniejszego problemu, także no... Chłopaki, słuchajcie, jak im powiedziałem o tym pomyśle z komornikiem, no to tak, Bartek powiedział, ja pierdolę bez komentarza, cytuję tutaj Bartka dosłownie, wujcio jakoś przełknął się, śmiał, Jacek tego w ogóle nie skomentował, nie, Jacek troszeczkę, ale każdy na równi mi się dziwi ogólnie, nie, także wiecie, o co chodzi, no. A ja tutaj po prostu pozdrawiam jednego z widzów, który zarzucił nam, właściwie nie mi, tylko nam, że powinniśmy zaczynać od niskiego stanu konta. No i w tym momencie już zaspoilowałem mniej więcej, o co chodzi na tym Goliszewie, tak właściwie, nie? No, także luzik. Że co to tam, jakie 5 milionów, jakie 4 razy startowe konto, no gdzie? No gdzie, kurde. No, także luzik, no. Jak mi ktoś, słuchajcie, wejdzie na ambicje, a mi czasami jest łatwo wejść na ambicje, sprowokować mnie, no to ja nie popuszczę, nie? Dla mnie nie ma bata. Nie ma bata i zaczynam się oczywiście, tutaj oczywiście tematem interesować i zagłębiać w temat. Oj, troszeczkę może za krótko. Zagłębiać w temat w odpowiedni sposób i tyle, i koniec, i kropka, no. I sobie pogadali. No, także wiecie, jak to jest. Tutaj do mnie ostrożnie. Z tymi jakimiś różnymi wyzwaniami i tak dalej. Dobra, kochani, będziemy powolutku kończyć ten odcinek Mieszczuszka. No słuchajcie, odcinki Mieszczucha były domyślnie krótkie dlatego, bo chciałem ich robić częściej, więcej w tygodniu, nie? No ale to różnie to, słuchajcie, bywa. Na pewno będę szedł w bulwast. Nie, słuchaj. Powiem wam tak, no Będę się starał tutaj przechodzić bardziej na streamy, bo tak, jeżeli ktoś nie czytał najnowszego wpisu na karcie społeczność u mnie na kanale, no to jeszcze nie wie jednej rzeczy, że tak już nie ma co czekać na Skyrima, nie ma co czekać na Kingdom Come u mnie na kanale, niestety zostałem zmuszony, no przemyślałem po prostu temat i niestety no uznałem, że sobie tutaj zawieszę obydwie serie póki co u mnie na kanale, że sobie zawieszę te serie na kanale i na czas nieokreślony, tak aby po prostu wyrzucić je gdzieś z tyłu, wyrzucić je z głowy kompletnie, żeby nie było, że kurde, wypadałoby w końcu nagrać Kingdom Come, a wiecie też jak to tam, obie gry są publikowane. To są gry fabularne. Ja uważam, że jeżeli się zrobi w pewnym momencie przerwę, dziurę, no to już potem nie ma takiego klimatu ciągłości. Dlatego na czas nieokreślony Kingdom Come i Skyrim wylatują z kanału. Może i na stałe. Kto wie? Kto to wie? Tego nie wie nikt. Nawet ja tego nie wiem. I najstarsi górale też tego nie wiedzą. Także tak to wygląda. Będę się starał tutaj troszeczkę więcej postreamować. Chcę bardziej na te gawędy, na tego ETS-a się jakoś skupić, nastawić. Tym bardziej, że ostatnio napisała do mnie maila chętna osoba na zagranie ze mną w ETS-a, ponieważ farminga ma na playu, więc sobie nie pogramy w farmingu, a jeżeli byłbym chętny na konwój, jeżeli jest to możliwe, no to jak najbardziej. Oczywiście, że się zgodziłem, więc też któreś z gawęd będą z gościem, nie wiem czy następne, ale któreś na pewno w najbliższym czasie mogą być z gościem. Taki no, pierwszy gość u mnie na odcinku z ETS-a, czy tam ATS-a będzie, więc myślę, że ciekawie. Oczywiście ja nie wykluczam, że w przyszłości będzie ich jeszcze więcej gości, nie? No bo to po prostu, no słuchajcie, ze mną jak z dzieckiem, ale najlepiej to napisać, po prostu jasno się określić, czego się chce i tak dalej, i problemu żadnego najmniejszego no nie będzie, no bo dlaczegoż miałby być problem, nie? No, także tak to będzie wyglądało. Ok, i teraz tak myślę, czy wszystko wam powiedziałem na dzisiaj. No tak, jeżeli chodzi o plany tutaj na Mieszczucha, na tą serię, na wschodniej dolinie, no to słuchajcie, sprawa jest taka, że ja oczywiście tutaj będę to gospodarstwo moje rozbudowywał, nie kupowałem kombajnu, tak w gwoli przypomina mówię, nie kupowałem kombajnu, bo kombajn będę wypożyczał sobie na żniwa, uznałem, że więcej kasy zainwestuję w pola po prostu niż kupować kombajn. Kombajn sobie na żniwa wypożyczę, jakiś mały, najmniejszy być może na raz, chociaż zarobię sobie na własny. Zobaczymy jak to w ogóle będzie w tym sezonie, no bo tutaj, tak jak mówię, z tym geo troszeczkę pomieszałem i zobaczymy jak to gra po prostu przetrawi, w jaki sposób to zostanie przetrawione w tym przypadku. I tak, no i przyjdzie zima, no to trzeba będzie robić zabudowy, no będę tutaj w zależności od tego, czy mi kasa pozwoli, no ale tak jak widzicie, ja tutaj na usługach też sobie pogrywam. Na sezonach usługi są jak najbardziej na miejscu i są wręcz wskazane, przynajmniej na samym początku, kiedy się rozgrywa pierwszy sezon. To jest według mnie bardzo cenna możliwość i warto z tego korzystać i dlaczegoż miałbym z tego nie korzystać. Także no tutaj jestem zadowolony, że mogę sobie wziąć pług i przeorać sąsiadowi pole za jakiś tam grosik. Coś się zawsze zwraca. Też powolutku zacząłem spłacać pożyczkę w banku, także no jest dobrze, nie? Jest fajnie. No i no tak, no słuchajcie, będzie lato, zobaczymy jak będzie z tymi żniwami. Jeżeli żniw nie będzie, no to jakoś to trzeba będzie przecierpieć. Może po prostu jakieś sianokosy się przynajmniej porobi. Coś tam się posprzedaje w kostkach może. Zobaczymy, zobaczymy. No i potem na jesień późną, po zasiewach ozimych przyjdzie zima. No to trzeba będzie coś pobudować. No trzeba będzie coś pobudować, nie ma innej opcji. Jakieś dodatkowe rzeczy tutaj. Miejsce przede wszystkim na moje palety z nasionami, bo to pod chmurką jest. Wiecie o co chodzi. No tak trzeba i koniec i tyle. Żeby tutaj na gospodarce był porządek i harmonia. Dobra kochani, ja Wam dziękuję za uwagę, ja sobie to pole zoram do końca. Myślę, że przed pracą jeszcze zdążę, przed popołudniową zmianą na spokojnie, także będzie chyba git. Ja Wam dziękuję wielkie już dzisiaj za uwagę. Oczywiście komentarze należą do Was, ale to już przecież wiecie. Trzymajcie się i się nie puszczajcie. Do zobaczyska ludziska. Na razie, hej!